Szanowni Państwo, 8 Sieradzki Jarmark Powiatowy, tuż, tuż, 10 września, stąd mój miły gość, starosta sieradzki, pan Mariusz Bądziar. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie starosto, wiem, że program tegorocznego jarmarku jest bardzo bogaty. Oczywiście, panie redaktorze, w ogóle jarmark teraz jest w haśle rodzina. Czyli przede wszystkim chciałbym, żeby tutaj wszyscy mieszkańcy powiatu, a przede wszystkim mieszkańcy miasta Sieradza przybyli tutaj z całymi rodzinami, przede wszystkim z dziećmi, bo w tym jarmarku jednak będzie najwięcej atrakcji dla tych naszych najmłodszych milusińskich. Panie starosto, stoimy dokładnie w tym miejscu, w którym będzie scena 10 września. Od której godziny możemy już Państwa odwiedzać i dlaczego warto w tym dniu z Państwem być? Tu będzie scena w ogóle... Pierwsza uroczystość zaczyna się w kościele na Jaworowym. 10:30 msza święta, po mszy będzie przemarsz dożynkowy, parada jarmarczna, bym tak powiedział. I myślę, że tutaj o godzinie 12:45 już tutaj dotrzemy na plac i od 12:45 zacznie się ta uroczystość. To występy zespołów z terenu powiatu sieradzkiego, występy kół gospodyń wiejskich, wszelkiego rodzaju artystów, którzy na terenie powiatu sieradzkiego. Dla naszych najmłodszych będzie pokaz różnych atrakcji. Będzie zespół Silence Show. To jest takie pokazy chemiczne, fizyczne nawet bym powiedział, troszeczkę magii. Już 10 września spotkamy się na jarmarku powiatowym, gdzie przygotowałem dla Państwa warsztaty fizyko-chemiczne skierowane do najmłodszych oraz dla młodzieży. A także spotkamy się na scenie, gdzie zaprezentuję ciekawe eksperymenty chemiczne oraz fizyczne. Będzie również Wesołe Miasteczko, będą konkursy, bo będzie to zorganizowane dla dzieci, gdzie będą mogły dzieciaki sobie i pomalować twarz i uczestniczyć w konkursie. Może będzie coś nawet do wygrania. Dla młodzieży, pani starosto, i dla nas, dla trochę starszej młodzieży? Będą występy zespołów. Główną gwiazdą kończącą jarmark jest zespół Enej. Natomiast jeszcze mamy takie zespoły jak Leila i Silent. Szanowni Państwo, zapraszam Was 10 września tutaj na Plac Wojewódzki, na jarmark 8 już powiatowy. Będzie kolorowo, wesoło, będzie co zjeść, będzie co posłuchać, będzie jak się pobawić i wszystkich naprawdę jeszcze raz serdecznie zapraszam. Witam Państwa. Od wielu wieków naród polski, społeczność polska dziękuję Stwórcy, ale także żniwiarzom, rolnikom za ich trud, wysiłek, ciężką pracę, wylany pot, pracę, która pozwala, że na stołach polskich od wieków nie brakowało chleba. I my także w gminie Łask od kilku już lat organizujemy dożynki, w czasie których dziękujemy Panu Bogu za zebrane plony, ale także naszym rolnikom za ich ciężką pracę. Ta uroczystość dożynkowa rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 10 września o godzinie 12 mszą świętą w naszej łaskiej kolegiacie. Następnie około 13 pochód przemaszeruje na stadion międzyszkolny przy ulicy Narutowicza i tam około godziny 13:30 rozpocznie się uroczystość wieńcowa z całym ceremoniałem. Będzie można spróbować różnych rzeczy, ale przede wszystkim tego naszego powszedniego chleba z tegorocznych zbiorów. Będzie grał zespół Dzikie Jabłka, następnie przewidujemy zabawę. Całość planujemy, potrwa do godziny 22:00. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Myślę, że warto.
Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza do swoich oddziałów wszystkich seniorów. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę. Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu to Twój bank. Korzystając z naszych usług otrzymujesz gwarancję indywidualnego podejścia i poczucia bezpieczeństwa. Już teraz przyjdź i skorzystaj z usług Banku Spółdzielczego w Sieradzu, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy! Szanowny kierowco, kończy Ci się przegląd samochodu? Nie czekaj, wybierz naszą stację kontroli pojazdów numer 1 PKS Sieradz na Zajezdni. Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63. Oferujemy przeglądy wszystkich typów pojazdów od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 7 do 13. Przypominamy SMS-em o kolejnym badaniu technicznym pojazdu. Przeprowadzamy pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Zapraszamy. Dorota Maciejewska, witam i zapraszam na serwis informacyjny ósemki telewizji regionalnej. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa mikser regionalny, no szerzej region łódzki, ulica Kilińskiego w Zduńskiej Woli oddana do użytku, początek roku szkolnego. No do klasy pierwszej dzisiaj przychodzi 86 uczniów. Sieradzki Pchli Targ. Tego warto ją promować. Familiada sportowo-rozrywkowa. Czy w Sieradzu? Piękna pogoda. Kino na leżakach w Łasku. Jest to filmowe zakończenie wakacji. Zduńsko-Wolska dycha po raz trzeci. Staramy się, aby w takiej formule oczywiście były towarzyskie i miłego spędzenia czasu. LKS Kobierzycko kontra LKS Tubądzin. W sobotę ulica Piotrkowska w Łodzi wypełniona była licznymi stoiskami, na których prezentowali się przedstawiciele województwa łódzkiego. Jest to coroczne wydarzenie, które ma na celu promocję dorobku kulturowego, społecznego i ekonomicznego regionu. Zapraszam na krótki materiał z tego wydarzenia. Obszerną relację z 14. miksera regionalnego zaprezentujemy Państwu już wkrótce. Już po raz 14. na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odbył się mikser regionalny Łódzkie 2017, czyli największa impreza promująca województwo łódzkie. W tym roku hasło przewodnie to Łódzkie na weekend. Warto było inwestować w promocję, warto było zachęcać gminy, miasta do tego, aby mieszkańcy rozglądali się wokół siebie, szukali miejsc, ludzi, historii, robili wokół tego promocję, bo rośnie ich zaangażowanie, rośnie ta świadomość tej małej ojczyzny. Odkryliśmy Łódzkie na nowo i zobaczyliśmy, jak wiele w tym regionie już było, jest i jak wiele ci ludzie mogą w oparciu o swoją historię tworzyć. Mikser zapewnia wiele atrakcji na stoiskach wystawienniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na najbardziej znanej ulicy w Łodzi zagościli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa. Przyjechaliśmy z powiatu łowickiego właśnie. Prezentujemy muzykę taką bardziej autentyczną, taką zgodną z tradycją. Śpiewamy w gwarze łowickiej, więc no staramy się, żeby to wszystko było jak najbardziej autentyczne. Nasz zespół jest wielopokoleniowy. Są tu babcie, mamy, dziadkowie, są rodzice, no są mamy też ze swoimi dziećmi. No jest szeroki przestrzał. Uczestnictwo w imprezie to także doskonała okazja, aby skosztować wyjątkowych lokalnych wyrobów kulinarnych, z których słynie nasz region. Oglądamy, podziwiamy, jeszcze nic nie próbowaliśmy, ale uważamy, że taka impreza jest bardzo potrzebna, bo ludzie powinni poznawać swoje miasto i swoją okolicę
i jeżeli czas im pozwoli i pieniądze, to po prostu jechać i nie tylko taki kawałek jak tutaj, tylko poznawać no szerzej region łódzki, który wbrew temu, co się sądzi, jest regionem bardzo, bardzo ciekawym i myślę, że atrakcyjnym turystycznie. Mikser Regionalny Łódzkie 2017 to doskonała okazja dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego oraz gości z innych regionów, aby poznać unikalną ofertę środkowej Polski. Od piątku mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą cieszyć się z nowo wyremontowanej ulicy. Na kluczowym jej odcinku zadbano przede wszystkim o bezpieczeństwo przechodniów i rowerzystów. Ulica Kilińskiego na odcinku od Łódzkiej do Szatkowskiej oficjalnie oddana do użytku. Inwestycja kosztowała 2 300 000 zł. Połowę tej kwoty pokryła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zrealizował Powiat Zduńsko-Wolski przy udziale finansowym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Miasta Zduńska Wola. Prace rozpoczęto w kwietniu bieżącego roku. Kolejny rok szkolny właśnie się rozpoczął. W szkolnych murach znów zagościło tysiące uczniów. 4 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu rozpoczęli tok nauki. Jest to wielkie wydarzenie zarówno dla nich, jak i dla nauczycieli oraz rodziców. 849 uczniów rozpoczyna naukę w naszej szkole w dwóch budynkach. Tutaj przy Apolinarego Leśniewskiego i na Broniewskiego w byłym budynku gimnazjum. Numer 3. Ilu uczniów po raz pierwszy dzisiaj rozpoczyna naukę w tej szkole? No do klasy pierwszej dzisiaj przychodzi 86 uczniów. Niektórzy uczniowie będą kontynuowali naukę w oddziałach sportowych, z czego jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się taki oddział utworzyć. Szkoła w tym roku po raz pierwszy będzie miała dwa oddziały swoje. Tak, mamy reformę. Gimnazjum zostało włączone do naszej szkoły. No i będziemy kontynuować naukę w jednym i w drugim budynku. Nauczyciele będą się przemieszczać, uczniowie zostają na miejscu. Co udało się zrobić przez wakacje? Jakieś remonty? Tak, wyremontowaliśmy stołówkę, poprawiliśmy troszeczkę naciągi na boiskach, naprawialiśmy siatki, odświeżyliśmy korytarze. Pomalowaliśmy jakieś sale lekcyjne, także było co robić przez całe wakacje. Rok 2017 to również rok zmian dla szkolnictwa. Do reszty uczniów dołączają uczniowie klas 7 i 8. Ogromne wydarzenie, nowy rok szkolny, więc i uczniowie, ale i rodzice, i nauczyciele, no i ja również, ponieważ ja też dziś rozpoczynam pracę w tej placówce, więc dla mnie to też wyjątkowy początek roku. Dziś rok szkolny po raz pierwszy rozpoczyna 139 uczniów. Tylu mamy uczniów klas pierwszych. W sumie szkoła liczy około 1000, prawie dokładnie, bo 1198 uczniów. Ja bardzo się cieszę z tego, że szkoła numer 10 jest postrzegana w społeczności naszego Sieradza jako szkoła z dobrym poziomem nauczania, jako szkoła, w której dba się o warunki pracy, nauki. Bardzo się cieszę i będę chciała oczywiście jakby dalej kontynuować pracę nad umocnieniem tego poziomu, tego wizerunku. Po wakacyjnej przerwie z energią i entuzjazmem uczniowie przystąpią do nauki 5 września. Chciałam zapytać, do której klasy teraz idziesz? 3 C. Powiedz, tęskniłeś się za kolegami, za szkołą? No, tak pół na pół. A za panią tęskniłeś się? No, teraz już mamy inną. A cieszysz się, że wróciłeś do szkoły? Tak. Jak tam ci minęły wakacje? Gdzie byłeś? W Bułgarii, we Włoszech i w Chorwacji. Tęskniłeś się za szkołą? Tak. Za kolegami, za panią? Tak. Cieszycie się, że wróciłyście do szkoły? Tak. Jak spędziłyście wakacje tego roku? Ja byłam w domu nadal. Ja byłam nad morzem, u babci, u cioci. Gdzie byłeś? Tu. Nigdzie, ale na obozie. A stęskniłeś się za swoją panią, za kolegami? Nie. Bateryjki naładowane, a jestem trochę zmęczony po wakacjach, ponieważ chodziłem po górach, ale ogólnie całe wakacje spędziłem na dworze. Jakie plany na rok szkolny, jakieś zmiany, co was zaskoczyło? Postarać się, żeby lepiej się trochę uczyć. Jedynym moim celem takim konkretnym jest podciągnięcie się z historii. Rozpoczęcie roku szkolnego w Łasku również cieszyło się wysoką frekwencją. Do 6 szkół podstawowych na terenie gminy Łask uczęszcza łącznie z oddziałami zerowymi 1218 uczniów. Po raz pierwszy naukę rozpoczęło 229 uczniów. Do przedszkoli uczęszcza 790 dzieci. Dwa gimnazja w Łasku zostały wygaszone, w pozostałych kontynuuje jeszcze naukę 396 gimnazjalistów. Rok szkolny potrwa do 23 czerwca. Miejmy nadzieję, że będzie to czas sukcesów i owocnej pracy.
Mimo niesprzyjającej pogody w deszczową niedzielę sieradzki rynek gościł stoiska promujące antyczne i regionalne zbiory zgromadzone przez mieszkańców Sieradza oraz dalszych regionów Polski. Po raz szósty odbył się organizowany na sieradzkim rynku pchli targ, który przyciągnął wielu kolekcjonerów z całej Polski. Organizatorem wydarzenia było Sieradzkie Centrum Kultury. Przyjechała do nas cała Polska. Możemy znaleźć tak naprawdę na tych 40 stoiskach myślę, że wszystko. Co roku sama sobie obiecuję, że nic nie kupię. W tym roku znowu coś kupiłam, więc każdy, czy jest kolekcjonerem, czy jest zainteresowany, czy nie, tak naprawdę jakąś fajną rzecz dla siebie może znaleźć. Zresztą pchli targ jest taką imprezą, na której naprawdę powinno się znaleźć wszystko, ale stałym punktem, rzeczą, która myślę, że nigdy nie, jeżeli dokąd będzie trwał ten pchli targ, na pewno będą się pojawiały, to są żywe posągi. Wśród 40 wystawców, którzy prezentowali swoje zbiory, znaleźli się twórcy, zbieracze, artyści, a także członkowie Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty. Od małych rzeczy takich współczesnych do bardzo starych, fajnych przedmiotów, przez rękodzieło artystyczne, przez oczywiście przyprawy świata, ale głównie starocie i takie rzeczy kolekcjonerskie. Pokazują to, co mają w swoich kolekcjach. Na przykład monety, znaczki, pocztówki, grafikę, obrazy. Wystawcy ze zgromadzonych przez siebie zbiorów prezentowali mnóstwo ciekawych przedmiotów. Wszystko, co życzycie sobie, czyli począwszy od kryształów, od różnego rodzaju łyżeczek, nie łyżeczek, po piękne, no kryształy, jak mówiłam, piękny żyrandol. No i wszelkiego rodzaju gadżety. Zbieram. Troszkę rodzinnie, troszeczkę zbieram, troszeczkę od rodziny. Muszę powiedzieć, że jestem u Was drugi raz i naprawdę jestem zadowolona. Atmosfera świetna, bardzo fajnie, pomimo że pogoda nie dopisała. Tradycyjnym elementem sieradzkiego pchlego targu były otwarte Mistrzostwa Sieradza w siłowaniu na rękę o puchar prezydenta miasta Sieradza pod patronatem Piotra Polaka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Współorganizatorem był radny Rady Miejskiej Ryszard Perka. Już piąty rok, coraz lepiej nam wychodzi, coraz więcej ludzi mamy, przede wszystkim z Polski, bo jak tutaj widzicie Państwo, to wszystko Śląsk, Chostno, Warszawa, Opole, także jesteśmy zadowoleni bardzo z tego. Jest to taka nietypowa dyscyplina, ale chyba będzie się rozwijała w Sieradzu. Mnie się wydaje, że jest nietypowa, ale jest bardzo ciekawa i dlatego warto ją promować. A szczególnie tu chcemy zaszczepić młodzieży, żeby mogli się wyładowywać na stole. Nie na osobach, nie na ławkach tam demolować, a tutaj pokazać się na stole i będziemy chcieli tą propagandę wśród młodzieży. Będziemy fundować puchary, nagrody, niech się pokazuje. Do walki stanęło około 80 ochotników, którzy zmierzyli się w różnych kategoriach. Do każdego sportu, żeby być dobrym, trzeba dążyć i się skupić głównie na tym, co się lubi. Czy planujesz w ogóle iść w tym kierunku? Oczywiście, no. Cały czas dążę do tego, żeby być jednym z lepszych zawodników, tak, rozpoznawalnym i po prostu jakimś takim dużym, silnym mężczyzną. Skąd zainteresowanie siłowaniem na rękę? Zapisałem się po prostu na siłownię, chłopacy tam zaczęli ćwiczyć, spytałem się, czy mogę, no i tak zostałem. To jest dopiero drugi rok mój, w tym roku spróbuję w amatorach jeszcze, jak się uda, to może w przyszłym roku na zadowolstwo. Technika nie ma bardzo duże znaczenie w tym sporcie niż siła. Ile miałeś przeciwników? Oj, ciężko powiedzieć, 12, 14? No to bardzo dużo, jak na dzisiaj. No, mało nie było. Cieszysz się ze zwycięstwa? No oczywiście, no pierwsze takie zawody, których mam pierwsze miejsce, tak? No to ciężko cię nie cieszyć. Gościem specjalnym mistrzostw był pochodzący z Sieradza aktualny mistrz Polski w siłowaniu na rękę Piotr Matusiak. Ta kariera właściwie rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy to po raz pierwszy mieliśmy okazję obserwować zmagania siłaczy tutaj na sieradzkim rynku. Wówczas odbyły się właśnie pierwsze mistrzostwa o puchar prezydenta miasta Sieradza i wtedy miałem okazję wystąpić po raz pierwszy. I od tamtego czasu zainteresowałem się tym sportem, zacząłem po prostu uprawiać, zapisałem się do klubu i następnie już tak poszło po prostu z górki. Przyznam szczerze, że zawsze od małego imponowała mi tężyzna fizyczna, uwielbiałem uprawiać sport i głównie był to sport siłowy. Interesowałem się na przykład trójbojem siłowym i z takim już zapleczem fizycznym wypracowanym przystąpiłem do arm wrestlingu. Na pewno się to przydało, ale musiałem się przekwalifikować po prostu na inne ćwiczenia. No, w tym pomogli mi doświadczeni trenerzy i zaowocowało to na ten moment sukcesami.
całości dopełnił występ grupy artystycznej Złotej Pantomimy Posągowej. O tło muzyczne zadbała z kolei kapela Pożarniki. Pomimo deszczowej pogody impreza zgromadziła wielu zainteresowanych z regionu i kraju. Za nami piknik rodzinny na terenie szkoły podstawowej nr 4 w Sieradzu, który obfitował w liczne konkurencje i pyszne jedzenie. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców Sieradza. Mimo deszczu i niesprzyjającej pogody, do przygotowań familiady na terenie szkoły podstawowej nr 4 w Sieradzu wzięło się wielu uczestników imprezy oraz zaproszeni goście. Oficjalnego otwarcia przy udziale radnych Solidarne Miasto Sieradz dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Antoni Owczarek. Festyn pod nazwą Koniec Wakacji uważam za otwarty. Wiele konkurencji sportowych i atrakcji przyciągnęło dużą liczbę zainteresowanych. Program imprezy rozpoczęły rozgrywki piłki nożnej osiedlowych drużyn. Na najmłodszych czekała również gratka w postaci zjazdów z dmuchanego zamku, przechadzka po wodzie w napowietrzonych bańkach oraz kącik malowania twarzy. Konkurencjom sportowym nie było końca. Wśród nich znalazły się również kobiece siłowania na rękę, rzuty do kosza, a także przeciąganie liny. Całości dopełniało tło muzyczne w wykonaniu kapeli Pożarniki. Daj opór miasta i gmach, rośnie mieszański, lasów cygański, raz tu na cztery, tańczą frajery, tylko na cztery, czasem na trzy. Taką familiadę organizuję od wielu, wielu lat. Jest to familiada pod nazwą Koniec Wakacji. Zawsze ta familiada, mam takie szczęście, że się udaje. Nawet dzisiaj dzień zaczął się nieprzyjemnie, bo padało i nagle zrobiła się w Sieradzu piękna pogoda, piękna w porównaniu z tym, co było wczoraj i co zapowiada się w następnych dniach, ale mam nadzieję, że udała się impreza, ludzie byli zadowoleni. Mnóstwo dyscyplin sportowych, rodzinnych, dzieci, od najmłodszych dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów. Tutaj się przewinęło sporo rodzin i drużyn. Po wyczerpujących rozgrywkach zaproszono gości pod wojskowe namioty na pyszną grochówkę. Na osłodę czekały na gości orzeźwiająca herbata, ciasto, wata cukrowa oraz popcorn. Mimo chłodu nie zabrakło również chętnych na rozwożone dyliżansem lody. Mrzawka i niska temperatura nie przeszkodziły w dobrej zabawie. Tłum zebranych gości i wielkie emocje niewątpliwie podwyższały temperaturę. We'll be right back.
kino na Leżakach ponownie zawitało do łasku. Na placu 11 listopada mieszkańcy mieli okazję obejrzeć dwa filmy w kinie plenerowym. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy łasku mogli skorzystać z plenerowego kina, które zawitało do miasta drugi rok z rzędu. Projekcje były oczywiście bezpłatne, a ekran i mnóstwo leżaków zostały rozstawione w centrum miasta. To już jest druga edycja kina na Leżakach. Pierwszy raz zorganizowaliśmy ją w roku ubiegłym. Cieszy się ogromną popularnością, wystarczy spojrzeć za nas, jakie tłumy się zgromadziły, a to jeszcze przecież 15 minut do seansu. W tym roku jest to filmowe zakończenie wakacji. Mamy dwa seanse, jeden po drugim. Dzisiaj jest to francuska komedia Jak Bóg da, a jutro Słowo na M. Można też przyjść z własnym leżakiem, krzesłem, jeżeli ktoś ma takie życzenie i na pewno miło spędzi te ostatnie dni wakacji. Jest to tak popularne wydarzenie kulturalne w naszym mieście, łatwa, prosta rozrywka, a którą każdy lubi, tak? Dlatego nie idziemy w jakieś ambitne kino, tylko takie przyjemne, przy którym każdy miło spędzi ostatnie te chwile wakacji, ale będziemy też to organizować o każdej innej letniej porze, także na pewno kino na Leżakach wróci w przyszłym roku. Zebranym widzom niezwykle przypadła do gustu taka forma plenerowego kina. W niedzielę odbyła się trzecia edycja biegu pod nazwą Zduńskowolska Dycha. Zawodnicy mieli do pokonania 10-kilometrową trasę ulicami miasta. W tym roku już po raz trzeci biegacze mieli okazję pobiec na bardzo szybkiej, atestowanej trasie na 10 km. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Rajsport Active, a współorganizatorem miasto Zduńska Wola. Jest to idealna okazja na bicie swoich życiówek. Edycja trzecia, którą tutaj udaje nam się organizować, która mimo tych warunków atmosferycznych, które dzisiaj zastaliśmy, gościła ponad 300 zawodników w biegu głównym, a też co na co stawialiśmy akurat w tej edycji, bardzo chcieliśmy, aby było mocno zaakcentowane, to jednak bieg rodzinny, w którym wystartowała ponad setka dzieci. Tutaj Wola Kids Run, fajny ten bieg i właśnie to, do czego będziemy dążyli w kolejnych edycjach, na pewno, żeby tego typu imprezy były imprezami prorodzinnymi, tak, żeby całe rodziny spędzały aktywnie czas. Myślę, że atmosfera i wszystko no tutaj na takim bardzo fajnym poziomie towarzyskim, bo też nasze biegi staramy się, aby w takiej formule oczywiście były towarzyskie, miłego spędzenia czasu, aktywnie. Ambasadorem biegu był sieradzki olimpijczyk Artur Kozłowski, który w tym roku nie stanął na starcie. Mistrz Polski w maratonie przygotowuje się do swojego kolejnego startu na dystansie 42 km 195 metrów, a jednym z elementów tych przygotowań był sobotni półmaraton praski, gdzie Kozłowski zajął drugie miejsce. Na pewno bardzo fajnie. Może dzisiaj trochę pogoda zagrała figle, bo rozpadało się dosyć mocno na początku, ale biegacze są twardzi, także na pewno mieli to wkalkulowane. Dużo życiówek było, wszyscy, którzy dobiegali, byli na pewno radośni i szczęśliwi z tego, że udało im się dobiec do mety, także myślę, że bardzo pozytywnie można oceniać ten bieg. Zalet biegania oczywiście można by wymieniać i wymieniać i każdy o tym wie i myślę, że fajnie właśnie, że stawiamy na tą z jednej strony promowanie właśnie aktywności, ale z drugiej strony miasto też może pokazać swoje walory. I dzisiaj Zduńska Wola też pokazała, co ma najlepszego. Trasa przebiegała przez największe ulice tutaj Zduńskiej Woli. Także myślę, że korzyści są dla obu stron i bardzo fajnie, że to się rozwija w takim kierunku, że jest coraz większa ilość biegaczy i coraz więcej miast chce organizować te biegi. Także naprawdę dla mnie jako powiedzmy gdzieś tam półprofesjonalnego biegacza, no serce się raduje, że widzi tylu biegaczy na trasie. Bieg główny ruszył ulicami Zduńskiej Woli o godzinie 15 ze startu na ulicy Kobusiewicza. Trasę biegacze pokonywali dwukrotnie. Wbrew pozorom taka aura dla biegaczy jest super. Zdecydowanie lepsza niż w zeszłym roku, kiedy było ponad 30 stopni. W zegarkach czas 43 minuty 11 sekund, także życiówka. No, planowałem zejść poniżej 45 minut i się udało i to nawet dużo lepiej. To jest hobby, to także w zasadzie biegać, tak regularnie biegam od roku. Tak, także bardziej skupiony jestem na tych biegach z przeszkodami. Runmagedony, tutaj też samo pomarańczowa pomoc organizowała Armagedon w Wojkowie, gdzie też byłem, także raczej te biegi, a te traktuję raczej tak treningowo. Pogoda była wręcz rewelacyjna, jeżeli chodzi o bieganie, z uwagi na to, że było cały czas chłodzenie. To są jedne z lepszych warunków do biegania. Dobry czas dzisiaj pan osiągnął? Uważam, że całkiem niezły, mimo że dużo go nie poprawiłem, ale to z racji tego, że miałem dość długą przerwę w bieganiu. Oprócz biegu głównego na dystansie 10 km odbył się również marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg rodzinny dla dzieci na 800 metrów, w którym wyznaczono limit 100 uczestników, a udział w nim był bezpłatny. Bieg oceniam bardzo fajnie, cieszę się, że udało mi się na moim podwórku, w moim mieście urodzenia zdobyć tutaj życiówkę w miejscu swojego urodzenia, gdzie mogłem obserwować moje dzieciaki, znajomi, rodzina.
więc naprawdę jestem bardzo zadowolony. Warunki do biegania były bardzo przyjemne. Od ilu lat pan trenuje? Czy jest to bardziej hobby, czy już traktuje pan to troszeczkę bardziej profesjonalnie? Powiem tak, ja od dziecka nigdy nie potrafiłem usiedzieć na miejscu i różnymi się, że tak powiem, spalałem aktywnościami fizycznymi. Większość swojego czasu i powiedzmy takiego treningu poświęciłem kolarstwu. Biegam tak naprawdę dopiero od 3 lat, można powiedzieć. Nie mogłem, że tak powiem, jeździć na rowerze, a nie chciałem, że tak powiem, wypaść z formy, zacząłem biegać i okazuje się, że potrafię to robić nawet z niezłym rezultatem. W kategorii Open wśród mężczyzn zwyciężył Jarosław Błaszczyk, natomiast wśród pań Martyna Balcerzak. Serdecznie gratulujemy. Minioną niedzielę rozpoczął się nowy sezon sieradzkiej klasy B grupy czwartej. LKS Kobierzycko po wycofaniu się z klasy okręgowej zagrał na najniższym szczeblu piłkarskim w naszym regionie. Na inaugurację sezonu Kobierzycko podejmowało w derbach gminy Wróblew LKS Tubądzin. Spotkanie, mimo że odbywało się w strugach deszczu, nie odpędziło kibiców, którzy licznie przybyli na boisko. Historyczną bramkę dla LKS-u Kobierzycko strzelił Paweł Hadrian, jeden z zawodników, który pozostał w drużynie po wycofaniu drużyny z okręgówki. Do przerwy Kobierzycko prowadziło 1-0. Po przerwie Tubądzin próbował wyrównać i to się udało Kasprowi Rajkiewiczowi, który zdobył wyrównującą bramkę na 1-1. Potem jeden z zawodników gości musiał opuścić boisko. Ponadto grający trener i zarazem kapitan zespołu z Tubądzina Sylwester Wojtas zobaczył czerwoną kartkę i tym samym LKS Tubądzin kończył mecz w 10. Pomimo osłabienia zespół z Tubądzina bronił się i tylko dzięki paradom Jarosława Grabińskiego Tubądzin nie tracił bramek. Jednak pod koniec meczu LKS Kobierzycko zdobyło 2 bramki i tym samym pokonali rywala z Zamiedzy 3-1. Już od piątku specjalnie na Wasze życzenie rusza nowy kącik informacyjny Co na Weekend. W każdym przeglądzie będziemy informować o nadchodzących i najciekawszych wydarzeniach weekendowych. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam na dalszą część programu. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Uwaga! Hurtownia Elektryk zaprasza na promocję. Tylko teraz świetlówka LED 18 W w cenie 14,99. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 65. Hurtownia Elektryk. 25 lat tradycji. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza.
Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m2, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m2 ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic PoW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Bank Spółdzielczy w Sieradzu Zamkowa 2 zaprasza wszystkich przyszłych i obecnych studentów do korzystania z naszej oferty. Kredyt studencki to oferta przygotowana specjalnie dla Was. Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza również do swoich oddziałów w Murzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Okna Konieczne to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczne są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy Państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Szanowni Państwo, 8 Sieradzki Jarmark Powiatowy, tuż, tuż, 10 września, stąd mój miły gość, starosta sieradzki, pan Mariusz Bądziar. Witam pana redaktora, witam Państwa. Panie starosto, wiem, że program tegorocznego jarmarku jest bardzo bogaty. No oczywiście, panie redaktorze, w ogóle jarmark teraz jest w haśle rodzina. Czyli przede wszystkim chciałbym, żeby tutaj wszyscy mieszkańcy powiatu, a przede wszystkim mieszkańcy miasta Sieradza przybyli tutaj z całymi rodzinami, przede wszystkim z dziećmi, bo w tym jarmarku jednak będzie najwięcej atrakcji dla tych naszych najmłodszych milusińskich. Panie starosto, stoimy dokładnie w tym miejscu, w którym będzie scena 10 września. Od której godziny możemy już Państwa odwiedzać i dlaczego warto w tym dniu z Państwem być? Tu będzie scena w ogóle...
Pierwsza uroczystość zaczyna się w kościele na Jaworowym. 10:30 msza święta, po mszy będzie przemarsz dożynkowy, parada jarmarczna, bym tak powiedział. I myślę, że tutaj o godzinie 12:45 już tutaj dotrzemy na plac i od 12:45 zacznie się ta uroczystość. To występy zespołów z terenu powiatu sieradzkiego, występy kół gospodyń wiejskich, wszelkiego rodzaju artystów, którzy na terenie powiatu sieradzkiego. Dla naszych najmłodszych będzie pokaz różnych atrakcji. Będzie zespół Silence Show. To jest takie pokazy chemiczne, fizyczne nawet bym powiedział, troszeczkę magii. Już 10 września spotkamy się na jarmarku powiatowym, gdzie przygotowałem dla Państwa warsztaty fizyko-chemiczne skierowane do najmłodszych oraz dla młodzieży, a także spotkamy się na scenie, gdzie zaprezentuję ciekawe eksperymenty chemiczne oraz fizyczne. Będzie również Wesołe Miasteczko, będą konkursy, bo będzie to zorganizowane dla dzieci, gdzie będą mogły dzieciaki sobie i pomalować twarz i uczestniczyć w konkursie. Może będzie coś nawet do wygrania. Dla młodzieży pań starosto i dla nas, dla trochę starszej młodzieży. Będą występy zespołów. Główną gwiazdą kończącą jarmark jest zespół Enej. Natomiast jeszcze mamy takie zespoły jak Leila i Silent. Szanowni Państwo, zapraszam Was 10 września tutaj na Plac Wojewódzki na jarmark 8 już powiatowy. Będzie kolorowo, wesoło, będzie co zjeść, będzie co posłuchać, będzie jak się pobawić i wszystkich naprawdę jeszcze raz serdecznie zapraszam. Witam Państwa. Od wielu wieków naród polski, społeczność polska dziękuję Stwórcy, ale także żniwiarzom, rolnikom za ich trud, wysiłek, ciężką pracę, wylany pot, pracę, która pozwala, że na stołach polskich od wieków nie brakowało chleba. I my także w gminie Łask od kilku już lat organizujemy dożynki, w czasie których dziękujemy Panu Bogu za zebrane plony, ale także naszym rolnikom za ich ciężką pracę. Ta uroczystość dożynkowa rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 10 września o godzinie 12 mszą świętą w naszej łaskiej kolegiacie. Następnie około 13 pochód przemaszeruje na stadion międzyszkolny przy ulicy Narutowicza i tam około godziny 13:30 rozpocznie się uroczystość wieńcowa z całym ceremoniałem. Będzie można spróbować różnych rzeczy, ale przede wszystkim tego naszego powszedniego chleba z tegorocznych zbiorów. Będzie grał zespół Dzikie Jabłka, następnie przewidujemy zabawę. Całość planujemy, potrwa do godziny 22. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Myślę, że warto. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Przypominam, że nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie www.8tvr.pl. Znaleźć nas można również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę, a na kolejny program zapraszam w piątek o godzinie 18:00. Do zobaczenia.